na pierwszy odcinek wrzucę na tapetę osobę, która nie ma pieniędzy, osobę, która jeździ za granicę, bo nie ma pieniędzy. Nie ma stałego zawodu, jest młoda. A pierwszy odcinek będzie o dość takim nietypowym samochodzie, ale dlaczego go mam, też wam powiem. Rick and Morty, gotowi do działania. Tak, będę nagrywał dla was w laczkach tych oldschoolowych. No i jestem. Panie i panowie, pozwólcie, że rozpierdolę się na tych kanapach i przedstawię wam wóz, który nazywa się Mercedes W220. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. 4,3, 279 koni w napędzie na 4 koła 4MATIC. Taki model posiadam ja. Na konsoli głównej pokazuje się przyciski od roletki, wyłączania czujników parkowania, podnoszenia zawieszenia, utwardzania, zamykania, otwierania, wyłączania ESP, składania zagłówków na tylnej kanapie, wyłączenia czujnika holowania czy czujnika zajętości. Roletka tylna jest elektryczna. Niestety boczne są już manualne, ale i tak dobrze, że są. Konsola przednia nawiewu pozwala na dużo zabawy. Oczywiście klimatyzacja nie jest tylko dwustrefowa, jak widać. Można ją wyłączyć, włączyć. Mamy ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie przedniej szyby razem z wycieraczkami. Mamy ukryty drążek do zmiany nawiewu, wiadomo, nogi, szyba i tak dalej. Po wciśnięciu wszystko ustawia się automatycznie razem z nawiewem. Mamy też przycisk z zamkniętego obiegu i filtra węglowego. Po dłuższym naciśnięciu rest wyskakuje wam lista z numerami, gdzie ponumerowany jest każdy z osobna czujnik i musicie mieć naprawdę dużą listę do tego, żeby wiedzieć, który numer jest pod którym czujnikiem. Wszyscy się śmieją, że to auto jak podłączasz pod kompa, to ci Windowsa aktualizuje. No i właśnie to nie jest bez powodu. Sami tutaj właśnie widzicie. Po dłuższym naciśnięciu guzika auto możemy sterować nawiewami z tyłu. Możemy regulować moc wiania, możemy regulować jedną, drugą stronę temperatury dowolnie, bądź dwa naraz. Możemy ustawiać w tryb automatyczny, bądź nawet wyłączyć całkowicie, jeżeli nam się to nie podoba. Oczywiście osoby z tyłu mogą sobie zamknąć lub otworzyć kratki. Pasażer po prawej może ustawić swoją, po lewej swoją temperaturę. Możemy włączyć auto, możemy zmniejszyć wianie, bądź wyłączyć też. Całe regulowanie foteli w Mercedesach, jak już dobrze wiecie, jest na drzwiach. W S-klasie możemy sobie podnieść tył, podnieść przód, bądź go opuścić, podjechać do tyłu, podjechać do przodu, wysunąć poddupek, tak zwaną głębokość fotela. Oczywiście oparcie też jest elektryczne i zagłówek też jest elektryczny. Ale jedna rzecz mnie drażni, bo wysuwanie go już nie jest elektryczne. Bieda Edition.
Mam 3 zapisy fotela kierowcy, 3 zapisy fotela pasażera, ale co najlepsze, tylne fotele też są regulowane. W droższych modelach tylne fotele też miały pamięć i były regulowane dużo bardziej niż moje. U mnie da się wysunąć tylko poddupek i złożyć oparcie. Można też podpompować część lędźwiową na tylnych kanapach. Inne były całkiem pompowane jak przednie fotele. Można też za użyciem przycisku złożyć bądź podnieść zagłówki na tylnej kanapie. A przy użyciu pewnego magicznego, mojego ulubionego guzika, siedząc z tyłu, możemy pozbyć się pasażera, bo jest mało ważne. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnosi nam się kierownica i odsuwa fotel. Oczywiście możemy sobie to ustawić, niekoniecznie musimy tak mieć. W nogach pod fotelem mamy schowany panel sterowania. Nie wszystkie modele tak miały, niektóre miały tutaj włączone grzanie fotela, ja mam też i masaż. Chodzi o pompowanie dolnej części lędźwi, górnej części lędźwi, barków oraz właśnie tej części, no tutaj nie patrzcie, to nieważne. Masaż polega na pompowaniu dolnej części i górnej części na zmianę. Mamy także schowek, który po drugiej stronie jest schowkiem na gaśnicę, o tu w tym miejscu, ale jest urwany. Oczywiście z tyłu znajduje się przycisk do grzania oraz wentylowania i kontrolki mocy tego. Tak samo jest z przodu, z tyłu też mamy wielki obszerny podłokietnik ze schowkiem, a przede mną gazetnik, nie wiem jak to nazwać. Ale miejsca jest naprawdę dużo. Jakbym był bogaty, to w tym miejscu miałbym taki rozkładany stolik drewniany, a w tym miejscu byłaby lodówka na szampany. Ale niestety jestem biedny. Wsteczne lusterko jest regulowane elektrycznie i zapisywane pod zapis każdego kierowcy. Co prawda na podsuficie nie ma schowku na okulary, ale jest szyberdach. Ta-dam! No i możemy go sobie regulować jak chcemy. Możemy automatycznie całkiem do góry, całkiem do dołu, albo tylko troszeczkę, albo tylko trochę go zsunąć, albo całkiem, żeby się zsunął do tyłu, powstrzymać go, tak samo trochę wrócić, albo zamknąć go całkowicie. Ja go sobie otworzę, bo trochę tu siedzę i jest duszno. Prawe lusterko po wrzuceniu wstecznego opuszcza się i reguluje góra, dół, lewo, prawo. Wszystkie cztery szyby są z filtrem anti-UV oraz podwójne. Podarta kierownica, ale wielofunkcyjna, jest regulowana w czterech płaszczyznach. Tutaj muszę właśnie pobawić się gałeczką. O tak, pięknie trzymam tą gałeczkę. A propos gałeczki, właśnie w tym miejscu powinna być przykręcana i to powinno włączać grzanie kierownicy, ale jestem biedny. Tutaj po wciśnięciu mamy limiter prędkości, ale ogólnie ta cała gałka jest od zabawy tempomatem. Po drugiej stronie mamy gałkę, którą po wciśnięciu możemy wydawać komendy głosowe, drążek zmiany biegów, typowy dla Mercedesa i ma ustawienia komfort lub standard. Nie ma tutaj trybu sport, to limuzyna. W trybie komfortowym rusza z drugiego biegu, możliwie szybko przełącza biegi i nie przeciąga ich. W trybie standardowym rusza z jedyny i wali mocniejsze obroty. To jest guzik od Webasto, który ma dwie strefy. Jedna to grzanie samochodu w zimę, druga to wentylowanie samochodu latem i zależy od temperatury, jaką ustawimy tutaj. Wszystko odbywa się pilotem, a na to nie patrzcie, to nieważne. Ogólnie, naprawdę długo mógłbym mówić o wyposażeniu tego samochodu, bo nawet nie wspomniałem chociażby o tym, że tutaj są lusterka ze swoim oddzielnym światłem, ale też oddzielne światło możemy włączyć tutaj. S-klasa.
Okej, wracając. Wady i zalety tego samochodu. Zalety, niewątpliwie komfort jazdy. To jest coś nie do podrobienia w tym samochodzie, chociaż E38 uważam, że jest bardziej wygłuszone i mniej czuć prędkość na autostradach. Jednakże E38 ma twarde zawieszenie w porównaniu do Mercedesa. Coś za coś. Niestety, jeśli chodzi o zalety, akurat mój silnik z rodziny M113 uchodzi za jeden z najmniej awaryjnych silników Mercedesa. Jak jest? Jako właściciel mogę przyznać temu rację. Faktycznie, sam silnik jeszcze mi nie poległ, mimo że zrobiłem 4 razy trasę po 1500 km bez następne. O czym muszę powiedzieć, to są jego wady. A wadami na pewno są koszty utrzymania. O ile możecie, bierzcie wersję tylnonapędową. Formatic, ok, jest naprawdę, naprawdę porządny zimą, gdzie ciężko ten samochód naprawdę jest uślizgnąć przy włączonym ESP. Działa to na zasadzie takiej, że wchodzisz w zakręt nawet specjalnie, już czujesz, że dupka ci się odrywa, a on robi coś w stylu i ustawiony na żywym lodzie jest. Jeżeli jesteśmy już właśnie przy kosztach utrzymania, Formatic pali więcej. To nieprawda to, co piszą w internecie, że o Jezu, no, mam spalanie na trasie 10 litrów, a spalanie w mieście podskakuje mi tak maks do 15. Nie, kurwa, w mieście masz dwie dychy, nawet lekko ponad spalania. Na trasie za to, jak stuknąłem 1500 kafla, no wiadomo, niemieckie autostrady, to tam się nie jechało się 200, tylko ponad, ale kawałkami. Komputer przez 1500 wyliczył mi spalanie rzędu 15 litrów na 100 km samymi autostradami. Sorry, taki mamy klimat w Mercedesie. Kolejną wadą jest to, że Formatic ma dużo droższe części, na przykład moduły. W tym samochodzie on był produkowany od lat 98 do 2005. Ja mam rocznik 2005, to już jest sam koniec produkcji. Właśnie przez to, że on zaczął być robiony w tych latach, no niestety fachury od Mercedesa poszły sobie tak, że my tutaj kurwa dojebiemy tyle elektryki, ty kurwa panie, to tutaj po co kurwa kiwać nie trzeba będzie, bo to wszystko będzie elektryczne, a kurwa roletki nie są. Gdzie moje elektryczne roletki? Co mam se kurwa z W221 wyciągnąć? No, dobra. Już chrzanić to. Wszystkie moduły padają, po prostu. Wszystkie moduły mają tendencję do tego, żeby w końcu paść. I jeżeli padnie na taki moduł od ABS-u, który normalnie do tylnej napędowej wersji, tylnonapędowej, kosztuje 150 zł, tak mniej więcej oscyluje. U mnie oscyluje w granicach 500 odgórnie, o ile pierw znajdziesz. Druga wada Formatica jest taka, że skrzynie rozdzielcze im się sypią prawdopodobnie na potęgę. Mnie to jeszcze nie spotkało. Zawieszenie przednie. O ile dam przykład jednego wahacza, bo na razie tylko tyle w nim robiłem i tylko tej ceny jestem pewny w sklepach. Górny wahacz, tak zwana podkowa, do zwykłej wersji kosztuje w granicach 300 zł. No jak na to, że się posiada S-klasę, to nie jest tak drogo i można sobie pozwolić, ale jak ktoś kupuje Formatica, to do Formatica taki wahacz, o ile znajdziecie, kosztuje od 1000 w górę do nawet 1,5 kafla. Mi jakimś cudem, do dzisiaj nie wiem jakim, udało się uskrobać za 800 zł, ale to był kurwa cud. To był cud, po prostu. Warto też nadmienić
kwestie wyposażeniowe, tak jak na przykład moja wersja jest przedłużana, dlatego jest dużo miejsca z przodu, ponieważ jest w longu, dlatego też ma regulowane fotele i inne. W krótkiej wersji nie ma regulacji foteli, a krótkich wersji jest najwięcej. Do longa ciężko znaleźć jest drzwi, które gdzieś się przewinęły na jednej przybitce, bo trzeba było się przepychać słupami na parkingu podziemnym, no bo to jest jednak kawał krowy. Ten samochód ma 5 metrów i 13 centymetrów, coś mniej więcej takiego. Dlatego zawsze jak parkuję go w mieście na chodniku, poznaję go po tym, że wystaje mu dupa. Zawsze wystaje mu dupa na wszystkich parkingach i wiecznie jest problem. W ciasnych miejscach jest wiecznie problem, bo ten samochód jest wszędzie za duży. No ale wiadomo, kiedy moja dziewczyna ma ochotę poprowadzić, a ja z kolegą mam ochotę wypić drinka na tylnych kanapach, perspektywa tego samochodu zmienia się o 180 stopni. Dlatego też, co mogę wam powiedzieć, zawieszenie Airmatic. Występowało też ABC. ABC jest dużo, dużo droższe, a od Airmatica różni się tym, że jest ono hydrauliczne i działa dużo szybciej. Były też wersje z fotelami, które pompowały sobie boczki. Z tego co wiem, wersje AMG miały właśnie takie fotele, które pompowały boczki foteli przy zakręcie, żeby lepiej cię trzymał fotel. Były też naprawdę dużo, dużo wersji takich jak na przykład S600. To 6-litrowy silnik V12, podwójnie uturbiony benzyna. Już nie pamiętam ile miał koni, ale chodzą słuchy, że około 600. I one miały już naprawdę wszystko. Klameczki w drewnie. Tutaj już nie było alkantarki, kurwa, tylko było drewienko. Czasami nawet z takim światełkiem, które można było dotykać i ono się regulowało. Miały tutaj też taki monitorek, paskudny po paskudny. Po prostu nie będę wam opowiadał, bo to dużo pierdolenia jest ogólnie. A tak naprawdę to... No po prostu, co by tutaj powiedzieć, chcecie, możecie sobie wygooglować wersję, wszystko. Internet po prostu zna się najlepiej. Ja jestem właścicielem tego samochodu i powiem tylko tyle, że to jest taka zabawka, że jak wam się nudzi w życiu po prostu i jesteście mechanikami, a nie macie co robić, to jest właśnie dla was. Tutaj co chwilę coś się psuje, co chwilę to jest po prostu jedno z tych aut, które ma tak zwane swoje zawsze coś. Taki Lidl, co tydzień coś nowego. Tak właśnie, to jest wtedy W220. Dobrze ludzie żartują na forach, że z pisaniem postów typu właśnie... Moja S-klasa nie psuje się trzeci dzień. Co się stało? Tak właśnie. Tylko, że muszę tutaj od razu sprostować jedną rzecz, ponieważ to nie to, że S-klasa, że W220 jest tak zrobione, że ono jest już stare i się sypie samo z siebie. Właśnie, ono jest stare. I musicie pamiętać, że wiele ludzi pchało łapy do tych samochodów i wiele ludzi nie potrafiło serwisować tak bardzo rozbudowanego samochodu. Przypominam, że to jest rok 98, początek produkcji. U nas na ulicach w 98, jestem rocznik 2000, więc się wypowiem, wyjeżdżały praktycznie Sabe, Trabanty, Maluchy, Polonezy, duże Fiaty. A po ulicach w Niemczech już jeździło takie coś. Więc no niestety... Ludzki rozwój też czasami u nas w kraju bywa trochę zacofany, ale nie winimy za to tego samochodu. Jeżeli macie po prostu hajs
na to, żeby kupić zdrową sztukę, miejcie hajs też na utrzymanie tego wszystkiego. Pamiętajcie, bo to jest najważniejsze w tym samochodzie. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się w następnym odcinku. Nie wiem co, nie interesuje mnie to, a w ogóle to już co ja będę gadał.